Pan Jarosław Wasik, wokalista, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Dzień dobry. Witamy bardzo pięknie. O poranku witam. Witamy serdecznie i bardzo... Nie jest dobra chyba godzina dla artystów, prawda? Nie. No, muszę powiedzieć, że gdyby to było 8 godzin wcześniej, byłoby lepiej. Byłoby lepiej. Tak, to może zmienimy na program nocy, nigdy nie wiadomo. Nocny. Myślę, że wiele osób cierpi na bezsenność, o czym ostatnio rozmawialiśmy, więc kto wie, z piosenką na ustach zawsze to lepiej. No ale właśnie, my o piosence. Nie bez powodu mamy na naszym stole dzisiaj rocznik kulturalny Piosenka. To jest trzecie wydanie. No proszę się pochwalić, bo to jest naprawdę unikat, myślę sobie, w skali naszego kraju. To jest po prostu ogromna robota, naprawdę, bo my mamy taką ideę, żeby poza tą popularyzacją piosenki też pokazywać piosenkę tak trochę od strony naukowej. Bardzo brakowało takiego wydawnictwa i zaproponowaliśmy Janowi Poprawie, który jest szefem naszej Rady Muzeum, żeby został redaktorem naczelnym tego rocznika. On wydawał dawno temu kwartalnik, taki nieregularny pod tytułem Piosenka, a teraz jest rocznik i tutaj są bardzo przekrojowe teksty, zarówno o tej, najwięcej o piosence artystycznej, ale nie tylko, o festiwalach, są wywiady, są felietony, pokazujemy też autorów piszących bardzo ciekawych, często tych, których nie można w mediach popularnych. Mainstreamowych, jak to mainstreamowych, tak. Modne słowo, tak. I ten rocznik, to ważne, bo papierowej wersji, papierową wersję można dostać w bibliotekach, w czytelniach, my rozsyłamy po całej Polsce. Nie da się jej na razie kupić, myślimy o tym. Ale natomiast jest wydanie internetowe. Właśnie, proszę Państwa, polecam www.muzeumpiosenki.pl i tam w zakładce rocznik Piosenka. Ten rocznik jest do obejrzenia, do przeczytania w formie PDF. Muszę powiedzieć, że bardzo to dla nas jest miłe, dlatego że wiemy od redaktora naczelnego, że już pojawiły się prace magisterskie i licencjackie w Polsce, których powołują się studenci na nasze dwa pierwsze roczniki, bo naprawdę takiego kompendium wiedzy o piosence brakowało. Sam wiem, jako doktorant, jak chodziłem na przykład do BUW-u, do czytelni czy do innych czytelni, ta półka poświęcona piosence polskiej jest bardzo krótka. Mhm. Pojawiały się teksty w Angorze chociażby, tak? Co tydzień jest analiza jakiejś piosenki wybranej, tak. W której przytacza się historię, jak powstawała. Natomiast nie było czegoś takiego skupionego w jednym miejscu. Tak, i tu jest też, jakby czytelnik ma szansę na przykład zapoznać się z tekstami, powiedzmy, porównawczymi Jaromir Nohawica i na przykład Jacek Kaczmarski, prawda? Tak przekrojowo. Albo na przykład są teksty poświęcone piosence religijnej, o której się bardzo mało w ogóle pisze, a to jest ogromne zjawisko. Tak. To jest potężne w ogóle zjawisko, piosenka religijna. Nie bez powodu taka okładka. Pan Jeremi Przybora skończyłby 100 lat, prawda? Więc tutaj też spora część w tym roczniku poświęcona właśnie jemu. Tak, nawet proszę zobaczyć, że jest tak zaznaczony, żeby było wiadomo, że to, to on. Tak, bo drugi to Jerzy Wasowski. Piosenki starszych panów są nam bardzo bliskie. One w muzeum będą miały specjalny folder w naszej ekspozycji stałej. No i cały rok w ogóle był poświęcony Przyborze. Jest sporo festiwali w Polsce, między innymi Stacja Kutno, bardzo ciekawy festiwal właśnie dedykowany tej twórczości. My w piosence, w roczniku Piosenka także przedstawiamy taką panoramę festiwali. Pokazujemy laureatów nagród, które są naszej instytucji. My fundujemy nagrody, to jest taka promocja naszej instytucji w Polsce. Także polecam, zapraszam. To nie jest tak, że tylko archiwum, tylko historia, ale także sprawy bieżące w tym roczniku, tak? Tak, te, które wydarzyły się w 2015 każdego roku. To jest w ogóle dla nas bardzo istotne. Każdego roku my jako muzeum podsumowujemy festiwal w Opolu. Pokazujemy te zdjęcia, opisujemy to, co się działo w mieście. Myślę, że to jest bardzo istotne, bo tego nie było, prawda, w ogóle. O tych bijatyczkach tam... Niekoniecznie. Nie. Raczej o artystycznej części festiwalu piszemy. Wywołał pan temat muzeum. No właśnie, kiedy to wielkie otwarcie, wiemy już? Blisko jest. Wystawa się buduje. To jest niesamowita rzecz. Ja nigdy nie budowałem niczego, bo no, wielu moich znajomych to już ma domy. Nawet jeden, albo dwa, albo trzy. Pan zaczął na swoim koncie. Ja zacząłem od muzeum. Oczywiście tam łopatą sam nie pracuję, ale, no, ale muszę akceptować. Robimy to wspólnie z projektantką ekspozycji, która ma tak zwane nadzory autorskie. No i pilnujemy
tego wszystkiego, to widać, że już to się dzieje. To jest mhm. fajne. Na razie też dużo jest takich elementów, które my akceptujemy, ale wykonawca te elementy buduje u siebie, zamierza przywieźć gotowe. To jest jakby wygodniejsza sprawa. No realny jest czerwiec, tak? Na początku ma być festiwal, na początku czerwca. To jest właśnie, zastanawiamy się jeszcze nad tym. Znaczy, na pewno nie będzie to w czasie festiwalu. No przyćmiłby festiwal pewnie otwarcie, prawda? Tak, ale to tak się niby kojarzy, tylko że nam się wydaje, że muzeum zasługuje na specjalny... Osobną uroczystość, tak. A nie, że gdzieś w trakcie. Tak. W związku z tym, że muzeum ciągle się jeszcze tworzy, no to w różnych miejscach pokazujecie państwo wystawy. Wczoraj chociażby w Miejskiej Bibliotece Publicznej otworzyła się nowa wystawa Poeci Polskiej Piosenki. Proszę dwa zdania więcej na ten temat powiedzieć. My zaraz na antenie zobaczymy obrazki z tego wydarzenia. To jest wystawa, którą wymyśliliśmy dlatego, że udało nam się pozyskać licencję do zdjęć Jerzego Dziedziczaka. Te zdjęcia powstały w ciągu ostatnich 10 lat. To jest człowiek, który w ogóle zajmuje się informatyką, ale robi zdjęcia hobbystycznie, świetne zresztą. I on jeździ na festiwale. Więc te wszystkie zdjęcia są żywe, to nie są pozowane zdjęcia, to są wszystko zdjęcia z festiwali, z koncertów, z bardzo różnych festiwali, od JAPY, czyli turystycznego festiwalu w Łodzi, poprzez studencki taki festiwal we Wrocławiu. On też bywa na koncertach różnych, nie tylko w Warszawie, więc te zdjęcia są dynamiczne, żywe. I myśmy pomyśleli tak, że oczywiście jest na tych zdjęciach kilku bardzo znanych wykonawców, na przykład Krzysztof Dałkrzewicz, Michał Bajor, Mirosław Czyżykiewicz, Edyta Geppert czy Kuba Sienkiewicz, ale też są mniej znani wykonawcy, choć już bardzo uznani w Polsce, bo laureaci wielu festiwali. I myśmy dołączyli tam muzykę do tej wystawy, więc można przyjść, zobaczyć, jak wygląda Marcin Skrzypczak, laureat wielu festiwali w Polsce, ale przede wszystkim posłuchać Marcina Skrzypczaka. Staraliśmy się, żeby ten wybór kilku piosenek był bardzo przekrojowy. Często ci wykonawcy mają już nawet 3 płyty, więc to są na przykład 3 piosenki z kolejnych płyt wykonawcy. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy oczywiście do Miejskiej Biblioteki Publicznej na tę wystawę. Bardzo. Panu dziękujemy serdecznie. Te książki, kubeczki trafią widzów, do widzów. Tak? Jak najbardziej. Po naszym programie będzie konkurs. My zapraszamy pana na naszą scenę, ponieważ jeszcze pod koniec nam pan zaśpiewa, z czego się bardzo cieszymy i dziękujemy. Dziękuję. Nie dotykaj mojego telefonu, nie dotykaj, choć możesz pokryjomu. Nie odnajduj nienapisanych listów 300. Ja nie wnikam wnikliwie w twoje sprawy, twoje stany upojeń i obawy, koleżanki, kolegów, może kawy. Nie wnikam. Nie zaglądaj na dno serca, mego serca. Nie prześwietlaj mojej duszy. Nie odgaduj moich myśli. Nie dotykaj telefonu. Nie dotykaj mojego telefonu, jeśli dotkniesz, nie mów nikomu. Zasługuję na zaufanie, kochanie. Dla mnie ważne są tajemnice, wszystkie grzechy już możesz policzyć. Odtąd nigdy nie będzie tak samo. Dobranoc. Nie zaglądaj na dno serca, mego serca. Nie prześwietlaj mojej duszy, mojej duszy. Nie odgaduj moich
dotykaj telefonu, choć cię kusi. Nie zaglądaj raz do serca, mego serca. Nie prześwietlaj moje.